jak widzicie, spodobał mi się ten zestaw. Idę z dzieciakami, teraz wzięli hulajnogi, idziemy na spacer z kolegą, z naszym wspólnym znajomym moim i Krzyśka. Nie wiem, czy Krzysiek też idzie z nami. Wiem, że oni teraz są razem. Wiem, że Krzysiek coś tam musi przy komputerze porobić. No. No, silny wiatr! Idziemy pospacerować. Słuchajcie, ja wam opublikowałam, my mamy teraz sobotę i ja dzisiaj wam opublikowałam bardzo, bardzo ważny dla mnie film. Powiem tak, czas związany z tym filmem to jest 19 listopada, a ten film, który wy teraz oglądacie, wy go oglądacie prawdopodobnie, czekajcie, ja ten film wrzuciłam dzisiaj. Jutro, czyli w niedzielę, będzie vlog opublikowany, który już wcześniej był zaplanowany, więc on tam już sobie czeka na publikację. Go! Thank you very much. Czekajcie. Niedziela, poniedziałek, wtorek, w środę prawdopodobnie będzie ten vlog opublikowany, co teraz nagrywam. Więc ten film, który dzisiaj wrzuciłam, mój apel, jest nadal aktualny i bardzo was proszę, żebyście go oglądali, udostępniali i no, w jakiś sposób, jeżeli macie ochotę się zaangażować, to będzie super, naprawdę to będzie super, bo no, są takie osoby, które zasługują na troszeczkę ciepełka i serduszka w życiu i to jest jedna z tych osób, więc no, a my idziemy na spacer teraz, nic, przechodzimy przez ulicę, ja się wyłączam, może się zobaczymy później. Słuchajcie, mała poprawka, ja w poprzednim ujęciu powiedziałam wam, że ten film, który teraz oglądacie, pojawi się w środę. Nie, on się prawdopodobnie pojawi środa, czwartek, piątek, sobota, prawdopodobnie w sobotę. Ja tak średnio co 3 dni umieszczam filmy, bo się okazało, że ja mam 2 filmy oczekujące na publikację, ale to nie zmienia niczego bardzo, bo ta sprawa jest nadal aktualna, a zobaczcie, ja teraz będę szyć, a w międzyczasie, bo wy wiecie, że jak szyję, to ja sobie słucham i będę słuchać, o. I tutaj zobaczcie, sędzia Anna Maria Wesołowska mi się tu pojawiła. To jest nazwane historie pisane endometriozą, historia Klaudii. Ja wam podam link pod spodem do tego filmiku, do tego wywiadu i możecie sobie się zapoznać z tą historią bardziej dogłębnie. Ja jestem przed słuchaniem, więc jeszcze nie wiem, czego się mogę spodziewać, znaczy no mniej więcej wiem, ale nie wiem dokładnie, w którą stronę wywiad będzie prowadzony. No wiecie, podejrzewam, że dużo będzie można się z niego dowiedzieć. Sorry za pralkę. No, więc ja będę teraz sobie słuchać, będę się dowiadywać, jak to wszystko wygląda i zachęcam was do obejrzenia tego wywiadu. No i co? No i widzimy się później. Ja jednak zmieniłam opcję, będę słuchać tutaj z komputera, bo połączyłam sobie komputer z JBL-em, co za kropka, bo ona tutaj i ta pralka tam w kuchni, to za dużo hałasu, a w telewizorze mam trochę kiepski dźwięk, znaczy mam podłączone głośniki, ale to i tak nie jest super, więc JBL tutaj jak najbardziej się sprawdzi i ja tak często robię, że jak sobie czegoś słucham, to właśnie albo na telewizorze, albo właśnie na komputerze. Więc dzisiaj słucham jednak na komputerze. No, jestem już po wywiadzie i powiem wam, że się dużo dowiedziałam i dużo się dowiedziałam, o czym nie wiedziałam. Okazuje się, że to już tyle lat trwa, więcej niż mogłam sobie to wyobrazić. I kurczę, jak to człowiek nie wie, co się wokół niego dzieje, nie? Momentami miałam ochotę cofnąć czas, słuchając Klaudii, no. Wiem, jak człowiek, kurczę, może być samotny w swoim cierpieniu i kurczę, naokoło tego nie widać. Ja nie wiedziałam.
i myślę, że no, no z tego wynika, że nikt nie wiedział, no, oprócz najbliższych, no i tak to jest, nie? No dobra, mam nadzieję, że to się wszystko skończy bardzo dobrze. Dobrze, że ta sprawa rusza i że jest szansa na to, żeby po prostu Klaudia mogła żyć normalnie. No, nie mogę się dzisiaj na niczym innym skoncentrować. No wiadomo, no robię swoje, ale no cały czas gdzieś krążę tymi myślami. No i właśnie dlatego się z wami tym dzielę, bo wiele rzeczy nie wiemy, wiele rzeczy nam gdzieś umyka, a czasami, nie wiem, może jedna rozmowa mogłaby coś zmienić, albo może tak, reasumując, bądźmy wrażliwi na innych ludzi wokół siebie i będzie dobrze. A tobie, Klaudia, jeszcze raz życzę, żeby to wszystko się udało, żeby, no, jeszcze raz musisz, po prostu musisz jeszcze pokazać, wykrzesać z siebie tego powera i naprawdę będzie dobrze, będzie dobrze. Ja mocno trzymam kciuki i myślę, że my wszyscy mocno trzymamy kciuki. Jestem o tym przekonana i dokopiesz temu choróbsku. No, tak z całej pary. I look the other way. I don't see how it's got anything to do with me. Oh, hurry, I need my beat. At any expense, it doesn't make sense, but every cell in my body eats its protein. Oh, grass is only for cows and rabbits that don't know how to kill and conquer, to win and rule. Oh, it's what we learn at school. Climb higher, educate away. I am all my degrees, my master's. Hey, look at me, I am somebody. Ooh. It's what I learned at school. My conclusion is that it's all a lie. No i proszę bardzo, tutaj mamy rączki, tu już mamy gotowe szoperki, tu mamy rączki do tych szoperek. Ja je teraz, jak widzieliście, zszyłam, poodcinałam te tutaj, ten zapas materiału,
przełożyłam na drugą stronę. Będę to prasować i będę jechała maszyną tak, na tej lewej stronie, bo tu jest prawa strona i na tym polega szef francuski, że najpierw szyjemy ściegiem prostym po prawej stronie, odcinamy nadmiar materiału, przekładamy na drugą stronę, czyli na lewą stronę. I jak sobie to już zaprasuję, żeby było równiutko, to jedziemy szwem prostym po lewej stronie. No i później jak już przyszyję, wiadomo, tak, rączki tutaj, to będzie gotowa szoperka. No nic, biorę się za prasowanie, no i do przodu. O, zobaczcie, zapomniałam, że jeszcze mam żółte, no więc mam tu różyczkowe, paskowe i żółciutkie. A to mi się tu ciągle pląta, ja to przekładam z jednej strony na drugą, bo z tego materiału to akurat będą haremki. A jeśli chodzi o rączki, to z rączkami jest sprawa taka, że też było, to akurat było od razu po lewej stronie zszywane, odcięty nadmiar materiału, jak widzicie później. I tu już teraz będę robić tak, że będę tak zaprasowywać. I jak to będzie tak zaprasowane, to tutaj puszczę szew i tutaj puszczę szew. Już Wam to ostatnio chyba pokazywałam, ale kto nie widział, to tak w ramach przypomnienia. Wiecie, czemu miałabym się swoją wiedzą nie podzielić? Dobra, robię te rączki. No ale ze mnie faja, ja Wam mówię, że odcięłam nadmiar materiału. Nic nie odcięłam właśnie, nie odcięłam, zapomniałam o tym. No, w tych... Czekajcie, w tym odcięłam? Nie odcięłam. Nie odcięłam. Nie. Aj, Aleksandro, nie. Czyli w trzech kompletach rączek nie odcięłam, no. No nie odcięłam. No to po prostu teraz nadrobię i dopiero wtedy będę prasować wszystkie rączki na raz.